troszeczkę prawdy zaraz tutaj powiem jeszcze więcej. Serdecznie mógł zapłać, drodzy radiosłuchacze, za wspólną modlitwę. Dziękuję naszym gościom, ojcu Piotrowi Zajączkowskiemu, Zakroczynie, Bóg zapłać, Ojcze, Zajączkowskiemu. Pani Agnieszce Szroda z Warszawy również. Bardzo dziękuję. Pani Ewelinie Chełstowskiej też z Warszawy. Dziękuję bardzo pani Ewelino. Pani Beacie Mądra z Krakowa. Dziękuję. Spełniło się moje marzenie dzisiaj. Proszę państwa, 23.45 właśnie miała, dziękuję również. Była małą dziewczynką. Pani Joannie za realizację audycji. Przez okno. I do kolegów w domu pożegna się na Państwa. Takiego dziada z kiwą brodą. Maria zawsze jest święta. I takie te oczy, jakieś czerwone, jak ja to zobaczyłam, to najpierw pod stół się schowałam. A potem biegła mama czasa, mama czasa. Alfons, bo to był kochanek mojej matki. W Chicago w wieku 77 lat zmarł komandor Wiktor Węgrzyn. Odszedł po ciężkiej chorobie. Komandor Wiktor Węgrzyn był twórcą i prezesem motocyklowych rajdów katyńskich oraz inicjatorem motocyklowych zlotów na Jasnej Górze imienia księdza Ułana Zdzisława Jastrzębiec-Peszkowskiego. Był przyjacielem Radia Maryja oraz telewizji Trwam. W 2010 roku został odznaczony przez prezydenta Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w upamiętnianiu prawdy o zbrodni katyńskiej. Premier Beata Szydło zapowiedziała przegląd resortów. Ministrowie mają przedstawić propozycje nowych działań, które będą realizowane przez rząd. Jutro premier spotka się m.in. z szefami resortów obrony, spraw wewnętrznych i administracji tylko oraz u nas. Zdrowia. Przegląd zaplanowano na 2 tygodnie. Janek Witek dostaje prezenty. Ani jego nie ma, ani matki, ani ojca, ani powiedziała dzisiaj rzecznik PiSu poseł Beata Mazurek. Odniosła się w ten sposób do wypowiedzi szefa Platformy Grzegorza Schetyny. W jego ocenie prezydent Andrzej Duda podpisał nielegalnie przyjęty budżet na 2017 rok i powinien stanąć przed Trybunałem Stanu. Nie interesowała się stołeczna nim, policja opublikowała kolejne wizerunki osób, które mogą mieć związek z wydarzeniami przed Sejmem w nocy z 16 na 17 grupnia 2016 roku, kiedy m.in. blokowano wyjazd posłów i przedstawicieli rządu. Policja prosi o kontakt każdego, kto posiada informacje mogące przyczynić się do ustalenia tożsamości tych osób, o kontakt osobisty lub także nie wiem, czy się opłaca, ale widocznie się opłaca. Platforma Obywatelska przygotowywały apel do instytucji europejskich w sprawie pilnej interwencji podczas protestu w Sejmie 16 grudnia. Do tej informacji dotarł jeden z portali. Atak na rząd PiSu i Polskę się nie udał, bo podpisania dokumentu odmówili politycy Kukiz 15 i PSL-u. Zarząd tzw. Kodu przyjął uchwałę, w której wezwał przewodniczącego Stowarzyszenia Mateusza Kijowskiego do niezwłocznego ustąpienia z tej funkcji. Sprawa ma związek z ujawnieniem, że na działalności tzw. Komitetu Obrony Demokracji Kijowski zarobił ponad 100 tysięcy złotych. Wcześniej twierdził on, że utrzymuje się tylko ze wsparcia rodziny. Mamy już 41 przyspieszenie prac nad rozporządzeniami w sprawie norm jakości dla węgla, jak i nowych kotłów, czy wprowadzenie wymogu podłączenia budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej. Tam, gdzie jest to możliwe, to niektóre rekomendacje Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów dotyczące walki ze smogiem. Dziś zapoznał się z nimi rząd. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej chce ograniczyć możliwość adoptowania polskich dzieci przez zagraniczne pary. Przedstawiciele resortu podnoszą, że adopcja międzynarodowa to relikt, od którego większość państw już odchodzi. Ponadto dzieci wychowywane poza granicami kraju bardzo szybko tracą związki z jego kulturą i językiem. Ministerstwo Finansów chce, aby podatek VAT od towarów, które kupujemy, trafiał bezpośrednio do Urzędu Skarbowego. Chodzi o tzw. split payment, czyli rozdzielenie ceny netto towaru od VAT-u. Resort nie wyklucza zrezygnowania z centralnego rejestru faktur. W Polsce luka VAT wynosi około 25% wpływu z tego podatku. CBŚP zatrzymało fałszerzy dokumentów AUK. Poszkodowanych mogło zostać nawet kilkaset osób. Oszuści mogli zarobić na procederze nawet 2,5 miliona złotych. Funkcjonariusze zatrzymali 6 mężczyzn, w tym właścicieli autokolisu, stacji diagnostycznej pojazdów. Mężczyznom groziło do
został gdzieś po jakiejś anapki, zostawił to na sanatorium, będzie chodziła sobie powie. No i ona teraz po wujku jakiś czas mieszkanie i tam pożycza, to z Dawidkiem sobie nie. No i ta Ewka odpowiedzi często i o tym Mareczku opowiada, co ona tam widziała, co u niego tam widziała, co zauważyła, jak on tla te wózce i z tym Dominikiem i sam. Teraz mu dała nawet pieniądze na jedzenie, bo nie miał. A on kupił za te jej pieniądze jedzenie, a za swoje kupił łapkę. I ona mówi, to kupiła. Mówiła, że nie masz pieniędzy, kupuje łapkę. A za moje pieniądze dałam osobę, że Polsce. Bezczelnie. Jutro prezydent Andrzej Duda spotka się z prezydentem Palestyny. Przychodzi ta krowa wielka. I ona nam tu opowiada, na takiej ciekawości, to jeszcze w ogóle nikt tego nie słyszał, że ta Ewka sama jest ciekawa, bardzo oryginalna jest, ale że oryginalna osoba zauważa rzeczy oryginalną. No to więc mówię, że ten Dominik jak przychodził, zawsze miał jakąś kasę pieniądze, to ten od niego wycyckał wszystko na wódkę, mówi po co na wódkę, skoro on wie, że ma na dupie rak. Na dupie rak i lekarka mu powiedziała, że każdy kieliszek wódki, to on po prostu pobudza ten rak. Rak lubi alkohol. I on po prostu uderzył do tego woli, bo to chyba to tamto miał takie różne wlewy, jakieś na brzuchu, takie czerwone plamy po tych wlewach miał, jak to żelazko się po prostu przykłada. Ja mówię, no nie wiem, co to jest, ale jak już coś ma wlewy, to nikomu nie pomoże. A on mówi, a mi to pomaga, pomaga, to ja mówię, no to żyj. No, także widzicie Państwo, Iran jest przeciwny obecności Stanów Zjednoczonych na rozmowach pokojowych w sprawie konfliktu w Syrii, które są planowane na 23 stycznia w stolicy Kazachstanu, Astanie, oświadczył we wtorek irański minister spraw zagranicznych. Ponad 100 osób zginęło w wyniku omyłkowego zbombardowania przez nigeryjskie lotnictwo obozu uchodźców wewnętrznych na północnym wschodzie Nigerii, podały władze. Jest też wielu rannych. Celem operacji miało być terrorystyczne ugrupowanie Boko Haram. Turecka policja aresztowała zamachowca, który w nocy sylwestrową zaatakował osoby bawiące się w klubie w Stambule, zabijając 39 osób. Zamachowca, mężczyzna, który pochodzi z Uzbekistanu, przyznał się do przeprowadzenia ataku. Wraz z zamachowcem aresztowano także czworo innych podejrzanych, Irakijczyka i trzy kobiety, m.in. z Egiptu. U nas na szczęście to nie jest modne, ale Polska dobrze, że tu nie przyjęła, bo to wiecie Państwo. Nie wiadomo kogo przyjąć tak nagle i bez ubezpieczenia, bez zabezpieczenia. Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej serdecznie zaprasza uczniów trzecich klas gimnazjum i młodzieży szkół ponadgimnazjalnych do udziału w warsztatach zimowych, dziennikarskich od 10 do 12 lutego i muzycznych od 9 do 12 lutego. W programie m.in. zajęcia prasowe, radiowe, telewizyjne i informatyczne, zwiedzanie telewizji Trwam oraz Radia Maryja, patronów medialnych, zapisy tylko na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego będą przyjmowane do 31 stycznia. Dane kontaktowe, karty uczestnictwa i regulaminy na stronie uczelni usksim.edu.pl. Niech Przybyłowicz już nie gdacze, niech Przybyłowicz już nie kracze. Mąż twój, czyli Rysia, zdrowy i ochoczy, wkrótce ujrzy Pana w te oczy. A się proszę Państwa, różne takie dźwięki. Dzisiaj to już mamy 18. Kochana rodzina Radia Maryja, Polska rodzina Radia Maryja, od jakiegoś czasu, dłuższego czasu, widzimy jak w Polsce narasta fala nienawiści, budzenia, nienawiści, albo stare i głupie mówią, że starych nie ma, bo stary to 40 lat ma i już umiera. A Biblia mówi o tym, że jak będzie miał 600 lat człowiek, to będzie uchodził za młodzieńca. Że człowiek, jeżeli będzie uchodził, miał 900 lat, to będzie uchodził za młodzieńca. Tak, starsza młodzież.
Także to bardzo ciekawe. Nie będzie starych ludzi, nie będą ludzie umierać, nie będą płakać bez powodu, albo z głupiego powodu, Także proszę tę Biblię zacząć czytać. Tam dużo jest mądrości, ale ludzie wolą głupie rzeczy. Głupi będzie gadał głupi. Nie chcę podać ręki. Jeden. No to więc dzisiaj o tych dwóch zebrakach głupie. Komentarze, to nie jest tylko na temat dwóch zebraków, komentarze. Można tylko powiedzieć, co dotyczy dzikiego zwierza. Bo raz przewodzony, nie cofnie się przed niczym. Nie chodzi, proszę Państwa, zebraczka w brązie. I ona rękę podstawia. Tutaj mamy właśnie do strasznych rzeczy. Obserwujemy, co dzieje się. Do czego prowadzi nienawiść. Jeden zebrak rękę wyciąga, drugi zebrak wyciąga. To więc tak Przybyłowiczowi, już jego nie ma, ale temu Zaleskiemu Tomareczkowi powiem, że jeszcze lepiej, to zaraz by przyleciał na zebry, ale tak od siebie to jakoś tak mało kto może. Także proszę być z nami. Także gdy nadaje nasze radio, to też euro, końcica, Barbie, Rejt, mówicie nam o tym. Prosimy o modlitwę. Żarliwa modlitwa niebiosa przebija. Prosimy o modlitwę. Jest taka zebraczka w brązie, chodzi, proszę Państwa, i siedzi teraz przy wiodące na prąbie. Jak ktoś chodzi do sklepu, to ona szybko wyskakuje, z ręką wyciągnięta, ale ma dość dobry refleks. No bo wiecie Państwo, jak ktoś chodzi, to szybko. Ona nagle to widzi i zaskakuje, czyli dobra ta zebraczka, nie? Ma dobre rzeczy. I po prostu nie nagrywałam kilka razy, w sensie, że taka niezidentyfikowana baba zebrze. No lewnicy. Teraz podeszła po sejmie i babka dała jej 20 zł, bo ona wystawia receptę. To dało się mówi, że czy ta recepta to dawno nieaktualna, no ale dostała 20 zł. I mówi Danusia, czemu nie 50? Czemu nie 100? Te sejmy tu są chciwe i chytre. Zamiast dać 50, to wolałaby przez cukierka sobie kupić za 100 zł. Także proszę Państwa, piękne te pieśni, te piękne zapiewki zapiewają. O Jezu. Myślałby... Moja fundacja też w tej chwili rozpoczęła realizację projektu w 100 gminach w Polsce i będziemy pomagać właśnie nie tylko osobom starszym, ale różnym grupom korzystać z sensem z internetu, w kontekście różnych potrzeb takich rozwojowych i korzystania z usług publicznych. A praktycznie na czym to polega? Praktycznie to polega na tym, że znowu w naszym przypadku podstawowym partnerem są biblioteki, że rozpoznajemy, jakie grupy osób w danej gminie potrzebują jakiejś edukacji cyfrowej. Na przykład to nie muszą być osoby starsze, tak jak wspomniałem. To mogą być na przykład rodzice, którzy nie potrafią korzystać z e-dziennika. To może być koło gospodyń wiejskich, które chce opublikować swoje wspaniałe przepisy kulinarne w wersji nawet multimedialnej, w formie bloga, jakiejś publikacji internetowej. To mogą być nawet przeróżne grupy, też no, osoby, które taka dość powszechna usługa w wielu już miejscach dostępna lokalnie, jak na przykład zapisy do specjalistów, do lekarzy. Więc chcemy uczyć ludzi takich bardzo praktycznych, potrzebnych im w życiu umiejętności. I też zakładamy, że część osób, która w tym programie weźmie udział, to będą osoby, które w ogóle nie korzystały z internetu i dla nich będziemy mieli osobny taki wprowadzający moduł, który mam nadzieję, że bardzo szybko pozwoli im zorientować się, że to jest naprawdę proste. Pana zdaniem w przyszłości to będzie konieczność takiej umiejętności? Żyjemy w takich czasach, w których nie ma przyszłość i są oczywiście teraz jest trochę literatury też i seriali. Są różne takie wizje świata opanowanego przez technologię. Oczywiście jest często skreatowane to, co jest sensacyjne, bo to są czarne strony nowych technologii. Ale ja myślę, że to słowo rozsądek, chciałbym tutaj was łączyć z panią Ewą i ja też nie chciałbym wchodzić takich wizji, których technologia opanowała wszystko. Myślę, że pomagają nam realizować, są narzędziem, pomagają realizować właśnie nasze ważne cele. I czynią nas bardziej szczęśliwymi, to fajnie. Nie popadamy w skrajność. Absolutnie.
wierzę, to wybudzić, mam nadzieję. Mam nadzieję, że część z Państwa przekonaliśmy do nowych technologii. Bardzo dziękuję. To była audycja o sobie samych. Podoba się radnicy. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji informuje, że od 1 stycznia 2017 roku opłata za używanie odbiornika radiofonicznego wynosi 7 zł za miesiąc. Opłata za używanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego wynosi 22,70 zł za miesiąc. Opłatę wnosimy do 25 dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego. Obecnie można już wnosić opłaty za 2017 rok. Abonament można zapłacić z góry za dowolną liczbę miesięcy. Warto pamiętać, że im większa liczba miesięcy... Tu Radio Maria, katolicki głos w Twoim domu, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze Dziewica. Przed mikrofonem ojciec Grzegorz, moi drodzy Państwo, rozpoczęliśmy nowy dzień, 18 dzień stycznia, środę. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Módlmy się słowami księdza Piotra Skargi za naszą ojczyznę. Boże Rządco i Panie Narodów, z ręki karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna chwałę przynosiła imieniowi Twemu, a Syny swe wiodła ku szczęśliwości. Wszechmogący i Wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie. Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Udało się po raz kolejny uzbierać rekordową kwotę pieniędzy, zadeklarowane ponad 62 miliony złotych. Ostateczne informacje o tym, ile zebrano, mają być przedstawione 8 marca. Zarząd Komitetu Obrony Demokracji wezwał Mateusza Kijowskiego do rezygnacji na zakończonym po południu odbudowym posiedzeniu organizacji przyjętej uchwały w tej sprawie. Planowany jest audyt księgowo-finansowy KOD-y. Wtorkowe posiedzenie zarządu stowarzyszenia było poświęcone m.in. omówieniu nieprawidłowości finansowych dotyczących rozliczeń pomiędzy Kijowskim a komitetem. Zarząd stowarzyszenia stwierdził, że do poniedziałku środki wpłacone spółce Kijowskiego nie zostały zwrócone do stowarzyszenia. Media 4 stycznia ujawniło, że Mateusz Kijowski wystawiał kwoty faktury za usługi informatyczne. W sumie na konto lidera KOD-y trafiło 6 przelewów, pobierających łącznie na kwotę ponad 90 tysięcy złotych. Kijowski, pytany po zakończeniu posiedzenia przez dziennikarzy o postanowienie zarządu, odmówił komentarza, zaznaczył jednak, że nie zrezygnował ze stanowiska. Zapowiedział również, że przedstawił informacje i dokumenty wyjaśniające okoliczności sprawy finansowania. Przeprosił za przyczynienie się do kryzysowej sytuacji w KOD. Chce też przyspieszenia zjazdu KOD na 18 lutego. Włoch Antonio Tajani, nowym przewodniczącym Parlamentu Europejskiego. Kandydat Paweków wygrał z kandydatem socjalistą Lodakiem Dziennym Witelem. Rozstrzygnięcie nastąpiło dopiero w czwartej rundzie głosowania. Antonio Tajani zastąpi na stanowisku przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Martina Schulza, który zdecydował o powrocie do Niemiec i było polityki krajowej. Antonio Tajani, należy prezydent Zoopie. Po prawie 12 godzinach od rozpoczęcia wyboru występujący szef Parlamentu Europejskiego Martin Schulz poinformował, jak rozłożyło się poparcie. Wybór Antonio Tajaniego był możliwy oprócz rodziny i grupy chadeckiej, w skład której wchodzą europosłowie PO i PSL, poparli go także liberałowie oraz frakcja europejskich konserwatystów, w której zasiadają deputowani PiS-u. Tym samym w Europarlamencie utworzyła się nowa koalicja chadeków, liberałów i konserwatystów. Ci ostatni byli bardzo często spytani na plan dalszy. Ta koalicja to dla nich szansa na wyjście z cienia i izolacji. Antonio Tajani to były komisarz do spraw przemysłu, w przeszłości bliski współpracownik Silvio Berlusconiego, który nie zerwał nigdy z silnymi wpływami byłego premiera. To zarzucali mu jego krytycy, podobnie jak brak reakcji na Dieselgate, czyli aferę z fałszowaniem pomiarów spalin przez koncerny samochodowe. Beata Kłamecka, Polskie Radio, Bruksela. Nim rozpoczniemy nasze spotkanie, pragnę serdecznie pozdrowić i podziękować wszystkim, pozdrowić wszystkich słuchaczy, a podziękować ofiarodawcom, osoby, które składają dar serca u brata Rafała w Sanktuarium Matki Bożej Duchowskiej. Opiekunami tego sanktuarium są redemptoryści, dar serca z Duchowa i okolic. Pani Stępień Stefania, pani Maria Sikorska, pan Jan Srebro z Łękawicy,
Sypa, Donata Pikos, Stuchowa, pani Maria Adamczyk, pani Maria Pietrucha, pan Wojciech Patyk, pani Janina Wątroba z Bistuszowej, pani Maria Szwala z Dąbrowki Duchowskiej, pan Józef Brzegowski, pan Stanisław Brzegowski z Stuchowa, pani Barbara Malinowska z Lubaszowej, pan Andrzej Dydek z Stuchowa, pani Anna Nytko z Zabłędzy, pani Barbara Lachowicz z Stuchowa, pani Anna Wzorek i Bożena Turek z Zabłędzy, pani Maria Migdoła z Stuchowa, pan Marek Lachowicz z Siedlich Stuchowskich, pani Maria Sobarnia z Stuchowa, pani Maria Górbisz, pani Genewa Fortecka, pani Teresa i Stanisław Niemiec z Tarnowa, pani Zofia i Lubomir Kilian i Zabłędzy, pani Halina Imburska. Dziękujemy. Ofiarodawcy z parafii świętego Mateusza Apostoła w Pułtusku. Na Sardynii leży już na wysokości 1000 metrów. Drogi są nieprzejezdne, a z kilku portów nie wyszły w Pani Jadwiga i Zygmunt Dąbrowscy, pani Danuta Dąbrowska, pan Dawid i Iwona Kontraciuk, pani Teresa Gutowska, pani Teresa Bzdyl, pani Anna Forska, pani Janina Dajdajcz, pani Halina Mioduszewska, pani Anna Kordowska, pani Anna Jodacka, pani Wanda Dynak, pani Maria Godlewska, pani Urszula Krystofik, pani Krystyna Pergu, pani Maria Czarnecka, pani Elżbieta Lachorska, czy Lachońska, pani Jadwiga Klejment. Bardzo dziękuję. W każdą środę o 17.30 modlitwa różańcowa, o 18.00 msza święta. Bardzo dziękujemy. Nowenna modlitwa za posługę ojców Radio Maryi i Telewizji Trwam, jakie Bóg zapłać, i zapewniamy o stałej modlitwy przed 19 lat co miesiąc składem ofiarę z koła przyjaciół Radia Maria wszystkich członków. Bardzo dziękujemy Państwu za tę pomoc. Elwira Kaganowicz i Robert Kawka. Zaczynamy na Polskie Radio 24. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Polskie Radio 24. Podsumowanie dnia. Prezydent Andrzej Duda apeluje o zakończenie konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Polska zawsze sprzyjała i będzie sprzyjać pokojowi na Bliskim Wschodzie, mówił prezydent. Nie może być nie tylko wśród polityków, ale także wśród zwykłych ludzi, obywateli świata, zgody na nienawiść, zgody na antysemityzm. PO i Nowoczesna chciały pilnej interwencji Brukseli, gdy zaczynał się protest opozycji w Sejmie 16 grudnia. Tak informuje portal dorzeczy.pl. Ostatecznie do apelu nie doszło, a sami zainteresowani mówią. Wiecie. Ten apel nie był dyskutowany na klubie, nie był przedstawiany, nie znam tego apelu. Zapewnia poseł PO Marcin Święcicki. Rusza przegląd poszczególnych ministerstw, zapowiada premier Beata Szydło. Dobrze przygotowaliśmy się do rządzenia i dotrzymujemy słowa. Udało się nam zrobić bardzo dużo dobrych rzeczy. Teraz przyszedł czas na plan działań na ten rok. Bez wspólnego rynku, ale z poszanowaniem praw dla migrantów przebywających na wyspach i kontrolą napływu nowych, brytyjska premier ogłosiła plan opuszczenia Unii. But the message from the public before and during the referendum campaign was clear. Brexit must mean control of the number of people who come to Britain from Europe, and that is what we will deliver. A dla polskiej premier Beaty Szydło najważniejsze jest, żeby współpraca pomiędzy Wielką Brytanią a Polską, współpraca i gospodarcza, i w zakresie bezpieczeństwa, nadal była tak dobra jak do tej pory. Polskie Radio 24. Podsumowanie dnia. Informacje. Maria Furdyna, zapraszam. Rozmowy z prezydentem Izraela i wizyty w najważniejszych dla narodu żydowskiego miejscach. Tak wyglądał pierwszy dzień wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Izraelu i autonomii palestyńskiej. Polski prezydent odwiedził miejsca związane z historią Izraela i Holokaustem. W Jerozolimie jest wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski, z którym teraz się łączymy. Witaj Wojtku i powiedz, o czym rozmawiali prezydenci Polski i Izraela. Tak jak powiedziałaś, ta wspólna historia też, natomiast przede wszystkim to jest ta dzisiejsza współpraca. Dzisiejsza, czyli współpraca gospodarcza, to jest również współpraca w zakresie na przykład obronności i wojskowości. Rzecz, która jest istotna, prezydent Reuven Rivlin był w Polsce, kiedy zaraz po
tym, jak objął swoje stanowisko w 2014 roku. Przyjechał wtedy, przypomnę, do Warszawy jesienią, by wziąć udział w inauguracji Muzeum POLIN, Muzeum Historii Żydów Polskich, i wtedy właśnie to była jego pierwsza wizyta zagraniczna wtedy, kiedy został prezydentem. Dzisiaj obaj prezydenci również wspomnieli o tym, dziękowali sobie wzajemnie za tę właśnie wizytę. Natomiast jeśli chodzi o te najważniejsze rzeczy, o których dyskutowali, to była również kwestia bliskowschodniego procesu pokojowego, a raczej zaostrzającej się sytuacji na Bliskim Wschodzie. I tak mówił o tym prezydent Reuven Rivlin. Przyjeżdża pan do Izraela w czasie, gdy zmagamy się z falą ataków terrorystycznych. Nie poddajemy się. Pomimo tych ataków rozwijamy technologię, rozwijamy kreatywność. Prezydent Andrzej Duda mówił o tym, że Polska ma nadzieję, że ten bliskowschodni proces pokojowy jednak zakończy się sukcesem, zakończy się porozumieniem, apelował o dialog, a w kwestiach nowoczesnych technologii, o których wspomniał Reuven Rivlin, ważne jest to, że prezydent Andrzej Duda przywiózł do Izraela również grupę startupowców, polskich startupowców. Izrael to jest kraj, który bardzo prężnie rozwija się w tym kierunku. W samym Izraelu jest około 5000 startupów. Młodzi Polacy mają spotkania z izraelskimi startupowcami, żeby nawiązać kontakty, podpatrzeć, ale może też również sprzedać swoje własne pomysły. I o tym też mówił prezydent Andrzej Duda. Rozmawialiśmy oczywiście także z panem prezydentem o nowych technologiach, o tym, jak one bardzo są potrzebne i jak one bardzo są dzisiaj rozwijające dla państw. Izrael jest państwem przodującym w tym zakresie. Cieszę się, że przybyli tutaj ze mną młodzi ludzie, przedstawiciele polskich startupów, którzy spotykają się ze swoimi kolegami tutaj w Izraelu. Mają możliwość takiego dzięki temu wyjazdu studyjnego, a także poszukiwania inwestorów. Bardzo mnie to cieszy. Współpraca wojskowa też jest istotna, chociaż tutaj akurat szczegółów brak. Pierwszy dzień wizyty prezydenta Dudy to nie tylko rozmowy z politykami, to też odwiedziny miejsc ważnych zarówno dla Izraelczyków, jak i dla Polaków. Tak, rzeczywiście, bo tych miejsc w Jerozolimie jest sporo ważnych dla Izraelczyków, ale też przeplatających się z polską historią. Prezydent Duda pojechał m.in. na wzgórze Teodora Herzla, to jest wzgórze pamięci, gdzie są pochowani ważni dla Izraela ludzie. Tam złożył kwiaty m.in. na grobach Itzhaka Rabina i Szymona Peresa, byłych premierów Izraela i prezydentów również. Też prezydent Andrzej Duda złożył kwiaty właśnie na grobie Teodora Herzla, czyli założyciela syjonizmu, i co ciekawostka, był też na grobie Jonatana Netanyahu, brata obecnego premiera Izraela. Zresztą właśnie premier Benjamin Netanyahu w tej ostatniej wizycie prezydentowi Dudzie towarzyszył. To jest brat premiera Netanyahu, który zginął w latach 70. w operacji antyterrorystycznej, kiedy w Ugandzie odbijano samolot, porwany przez terrorystów samolot lecący z Tel Awiwu do Paryża. Prezydent Andrzej Duda był też przed ścianą płaczu, był też, to jest jedno z najważniejszych miejsc dla Izraelczyków, jedyna pozostałość po świątyni izraelskiej na Starym Mieście w Jerozolimie, i pojechał do Instytutu Yad Vashem, instytutu, który gromadzi dane, gromadzi historię tych, którzy przetrwali Holokaust, albo tych, którzy w tym Holokauście zginęli, i w tym miejscu też mówił o okropieństwie Holokaustu. Wieczorem wręczył order Orła Białego, najwyższe polskie oznaczenie państwowe, dla profesora Szewacha Weissa, dla byłego ambasadora Izraela w Polsce, człowieka, o którym mówi się, że jest jednym z największych przyjaciół Polski w Izraelu. Prezydent jedzie do autonomii palestyńskiej. Powiedz, co w programie wizyty? To przede wszystkim spotkanie z Mahmudem Abbasem, prezydentem autonomii palestyńskiej, człowiekiem, który też jest odpowiedzialny za te nieudane jak na razie negocjacje pokojowe, i tam prawdopodobnie w Betlejem z prezydentem Abbasem najważniejszym tematem rozmów właśnie będzie konflikt izraelsko-palestyński, ale też tam na miejscu będzie wizyta w sierocińcu prowadzonym przez polskie zakonnice. Siostra Szczepana, legenda tego sierocińca, otrzyma od prezydenta Dudy odznaczenie. To, co jest istotne, tam są głównie palestyńskie sieroty w tym właśnie miejscu, którym opiekują się polskie zakonnice, i polskie władze od wielu, wielu lat przez wszystkie kolejne rządy tak to się złożyło, że pieniądze na ten sierociniec szły, że Polska ten sierociniec wspomagała. W ostatnich latach, w ostatnich dwóch, trzech latach, kiedy
w Betlejem organizuje się jarmarki bożonarodzeniowe na placu Żółbka przed Bazyliką. Tam między innymi jest polskie stoisko, tam są sprzedawane przeróżne polskie wyroby i pieniądze z tych właśnie, z tego właśnie targu bożonarodzeniowego też trafiają właśnie do tego polskiego sierocińca, do którego jutro pojedzie prezydent Andrzej Duda. Z Jerozolimy mówił Wojciech Cegielski. Dziękuję za relację. Profesor Szewach Weiss, który został dziś odznaczony Orderem Orła Białego, był m.in. przewodniczącym izraelskiego parlamentu oraz przewodniczącym Rady Instytutu Pamięci Yad Vashem. Obecnie jest najbardziej rozpoznawalnym Żydem w Polsce, mówi dr Mateusz Szpytma, historyk i wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej. Nie tylko dlatego, że był ambasadorem, nie dlatego, że był szefem Rady Instytutu Yad Vashem, ale przede wszystkim dlatego, że często do Polski przyjeżdżał. Bardzo często też pozytywnie, sprawiedliwie, bo nie zawsze pozytywnie, ale sprawiedliwie wypowiada się o Polsce. Szewach Weiss jest nie tylko zasłużonym, ale po prostu dobrym i ciepłym człowiekiem, mówi rabin Shalom Ber Stambler, który zna Szewacha Weissa od ponad 8 lat. Dobry, ciepły człowiek to jest człowiek, który ma serce żydowskie na każdy żydowski temat, nie tylko kulturowy, też religijny, co ludzie nie wiedzą. Osobiście razem z nim założyliśmy Tfilin, bardzo ważny obrzęd religijny żydowski. On to robił z przyjemności. To jest człowiek, który jest dumny z jego tożsamość też ze względu na religię. Szewach Weiss był ambasadorem Izraela w Polsce w latach 2001-2003. 16 grudnia, gdy zaczynał się protest opozycji w Sejmie, posłowie PO i Nowoczesnej mieli już przygotowany wspólny apel opozycji, w którym wzywano Radę Europy i Parlament Europejski do pilnej interwencji w związku z sytuacją w Polsce, donosi portal dorzeczy.pl. Według dorzeczy.pl akcja nie udała się, ponieważ złożenia podpisu odmówili przedstawiciele ruchu Kukiz15 i PSL-u. Miało to być wspólne oświadczenie liderów wszystkich ugrupowań parlamentarnych, których m.in. wzywa się Brukselę o pilną interwencję i zajęcie się sytuacją w Polsce. W spotkaniu na tyłach sali plenarnej uczestniczyli lider Nowoczesnej Ryszard Petru, szef PO Grzegorz Schetyna, lider PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Sylwester Chruszcz i Agnieszka Ścigaj z ruchu Kukiz15. Informacje o planowanym apelu i odmowie jego podpisania portalowi dorzeczy.pl potwierdzili Sylwester Chruszcz z ruchu Kukiz15 oraz lider PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Sprawa apelu nie była omawiana w szerokim gronie, mówił w Polskim Radiu 24 Marcin Święcicki z PO. Ten apel nie był dyskutowany na klubie, nie był przedstawiany, nie znam tego apelu, nie słyszałem nawet o nim, dzisiaj się o nim dowiaduję, więc rozmaite projekty, jakieś apele krążyły, natomiast chciałem powiedzieć, że tylko niektóre z nich doczekały się realizacji, więc po co zajmować się czymś, co w ogóle nie było żadnym formalnym czy faktycznym wnioskiem. Ta sprawa pokazuje, że spór polityczny w Polsce ma taki poziom, którego od lat nie obserwowaliśmy, komentował na naszej antenie dr Bartosz Rydliński z UKSW. Żeby partie opozycyjne, oczywiście bardzo dramatycznym czasie polskiego parlamentaryzmu, jakim był ostatni kryzys i okupacja mównicy sejmowej, apelowali do organizacji międzynarodowych o interwencję, przepraszam, taką symboliczną, no chyba nie mówimy o interwencji militarnej, no to jest wydarzenie bez precedensu od 1989 roku. Aczkolwiek chciałem Państwu przypomnieć, że bywali już w Polsce tacy politycy, którzy w ciągu ostatnich lat, czy roku, mówili, że na przykład należałoby w Polskę zawiesić w prawach członka Unii Europejskiej, prawda? Albo wręcz apelowali o nałożenie sankcji gospodarczych, które oczywiście, jak wiemy, nie dotyczyłyby wyłącznie sankcji wobec rządu, tylko wobec wszystkich obywateli państwa polskiego. A rozmowy i komentarze znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.polskieradio24.pl. Przegląd w ministerstwach, zapowiada premier Beata Szydło i wzywa na rozmowy szefów wszystkich swoich resortów. Jak przekonuje, chodzi o podsumowanie dotychczasowych działań i zaplanowanie prac na nowy rok. Przegląd resortów ma potrwać 2 tygodnie. O zapowiedzi szefowej rządu reporter Polskiego Radia 24 Lucja Nolszówka. 2-tygodniowy przegląd, jaki w swoich resortach zapowiedziała premier Beata Szydło, ma ruszyć jutro. Jako pierwsi wezwani do złożenia sprawozdania z dotychczasowej działalności i pytani o najbliższe plany mają być szefowie tzw. resortów siłowych. Chodzi o ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza i ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka. Premier przekonywała dzisiaj, że początek roku jest dobrym momentem na to, by wyznaczyć nowy kierunek działań i podjąć nowe zadania. Przed nami kolejne zadania i kolejne kierunki, które będziemy podejmowali. Dlatego ten przegląd resortów, który jutro rozpoczynamy, jest tak ważny. Po to, żeby ten dobry program, dobry harmonogram działań skutecznie wprowadzać w życie.
Dzięki temu, że mamy przygotowany plan działań, dzięki temu, że dobrze przygotowaliśmy się do rządzenia, przygotowaliśmy dobry program, skoncentrowaliśmy się na sprawach ważnych dla obywateli i dotrzymujemy słowa, w ubiegłym roku udało się nam zrobić bardzo dużo dobrych rzeczy. Rodzina 500+, pilotażowy program Mieszkanie+, najniższa płaca 2000 zł, najniższa emerytura 1000 zł, udogodnienia i usprawnienia dla przedsiębiorców. Beata Szydło sklasyfikowała także główne wyzwania, na których skupi się rząd w tym roku. Pierwsza kwestia to sprawy związane ze wspomnianym bezpieczeństwem. Kolejne zagadnienia to rodzina i rozwój. To wszystko będzie działo się tutaj. Po każdym z tych spotkań będę chciała spotkać się również z Państwem, żeby poinformować o tym, jakie zostały wyznaczone kierunki w poszczególnym resorcie. Jutro zaczynamy od spraw bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo to jest nasz priorytet. To jest w tej chwili jedno z najważniejszych zadań. Bezpieczeństwo szeroko rozumiane, ale dotyczące zarówno tego codziennego życia polskich rodzin, polskich obywateli, ale również bezpieczeństwo w wymiarze szerszym. Premier nawiązywała dziś również do ostatnich wydarzeń w Sejmie i konfliktu pomiędzy parlamentarną większością a częścią opozycji. Oceniła, że ten konflikt przełożył się na postrzeganie polityków przez obywateli. Ostatnie wydarzenia, które wywołała nieodpowiedzialna opozycja w Sejmie, nadużyły zaufanie obywateli do polityków i do władz. Musimy to odbudować. Musimy pokazać Polakom, że polskie państwo funkcjonuje, że polskie państwo działa sprawnie, a politycy rządzący, politycy Prawa i Sprawiedliwości bardzo poważnie traktują sprawy Polaków. I dlatego rząd będzie pracował właśnie po to, ażeby te zadania, które podejmiemy, były ukierunkowane na te sprawy, na które czekają zwykli obywatele. Czy w związku z serią spotkań, jakie stoją przed premier i ministrami, należy spodziewać się dymisji? Nie. Premier Szydło, odpowiadając na pytanie o ewentualne zmiany w swoim gabinecie, zaznaczyła, że w tej inicjatywie chodzi o podsumowanie, a nie o rozliczenie. Przegląd resortów, który organizuje od jutra, ma za zadanie przede wszystkim wyznaczenie nowych zadań i nowych kierunków działań i na tym będziemy się koncentrować. Natomiast proszę Państwa, my zapowiadaliśmy i również to od roku konsekwentnie realizujemy, bo przypomnę, że między innymi zlikwidowaliśmy Ministerstwo Skarbu Państwa po to, ażeby usprawniać pracę rządu i instytucji państwowych. Więc rozmowa na temat usprawnienia i bardziej skutecznych działań resortów również będzie miała miejsce, ale głównym zadaniem jest wyznaczenie kierunków i nowych zadań. Tuż po jutrzejszym spotkaniu z szefami resortów siłowych nastąpić ma także spotkanie premier Szydło z ministrem zdrowia Konstantym Radziwiłłem i z minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbietą Rafalską. Lucjan Olszówka, Polskie Radio 24. Kto zastąpi Martina Schulza na stanowisku przewodniczącego Parlamentu Europejskiego? W Strasburgu trwa czwarta i ostatnia tura głosowania. W trzeciej turze żadna osoba z szóstki kandydatów nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości. Liderem pozostaje kandydat Chadeków Antonio Tajani, który w trzeciej turze otrzymał poparcie 291 europosłów. Jego największy rywal, kandydat socjalistów Gianni Pittella, uzyskał 199 głosów. Zgodnie z zasadami obowiązującymi w Parlamencie Europejskim do czwartej i ostatniej tury przejdzie już tylko dwóch kandydatów z największą liczbą głosów, czyli Chadek i socjalista. W ostatniej turze wymagana jest zwykła większość głosów. Brytyjska premier zapowiada tak zwany twardy Brexit, w tym opuszczenie wspólnego rynku Unii Europejskiej. Theresa May przedstawiła dziś w Londynie plan wychodzenia jej kraju ze wspólnoty. A w Londynie jest nasz korespondent Adam Dąbrowski. Witaj. Dobry wieczór. Co oznacza twardy Brexit? Cóż, dzisiaj w Londynie historyczny moment, zresztą ostatnio takich sporo mieliśmy. No i po pół roku powtarzania takiej mantry... Brexit means Brexit. Wreszcie premier napełnia ją znaczeniem. Kluczowe tutaj dla tej klasyfikacji Brexitu jako twardego Brexitu były te słowa. To, co proponuję, nie może oznaczać członkostwa we wspólnym rynku. Liderzy europejscy wielokrotnie podkreślali, że to wiązałoby się z akceptowaniem czterech wolności, przepływu dóbr, ludzi, kapitałów i usług. Bycie poza Unią, ale w środku tego rynku oznaczałoby konieczność stosowania się do regulacji unijnych związanych z tymi wolnościami, ale oznaczałoby też brak prawa głosu pozwalającego na ich kształtowanie.
Oprócz tego deklaracja, że sercem Brexitu jest ścisła kontrola nad imigracją. May mówiła, że to przecież dlatego naród zagłosował za opuszczeniem wspólnoty. No i kolejna deklaracja, że priorytetem jest wyjaśnienie statusu Polaka, Rumuna, Francuza, obywateli unijnych, którzy już tutaj mieszkają. Na razie jednak żadnych szczegółów w tej kwestii nie poznaliśmy. Jeszcze tydzień temu o Brexicie wiedzieliśmy zdecydowanie mniej, no ale teraz wydają się potwierdzać doniesienia prasy, że w ostatnich dniach w otoczeniu pani premier przewagę zyskali zwolennicy twardego kursu David Davis i Liam Fox, dwóch ministrów zajmujących się wychodzeniem ze wspólnoty. I co tu dużo mówić, twardy Brexit wydaje się stawać faktem. A jakie komentarze pojawiają się po wystąpieniu premier May? Jak to bywa już od dłuższego czasu, jeżeli chodzi o Brexit, to podziały przebiegają w tej sprawie zupełnie w poprzek podziałów partyjnych. Tuż po przemowie Theresy May rozmawiałem z politykiem konserwatywnym Dominikiem Grzywem. Pytałem go właśnie o wspólny rynek, a on nie krył obaw. Uważam, że gdybyśmy opuścili wspólny rynek, a szczególnie znaleźli się poza Unią Celną, gdybyśmy mierzyli się z cłami, uderzyłoby to w gospodarkę Wielkiej Brytanii. Tak myślę, tak zawsze myślałem i dlatego opowiadałem się za pozostaniem we wspólnocie. Chwilę potem rozmawiałem z przedstawicielem opozycji, z Douglasem Carswellem z Partii Niepodległości, opozycji prawicowej. No on z kolei był w skowronkach. Nie jestem po prostu zadowolony, jestem zachwycony. To jeden z wielkich dni naszych czasów. Myślę, że ludzie zrozumieli, że bycie krajem samodzielnie się rządzącym nie oznacza zamykania się, pogrążania w gniewie czy w ksenofobii. Oznacza przejęcie kontroli nad własnym państwem i porozumienie się z pozostałymi, tak by obie strony czerpały korzyści. Dodajmy, że tego entuzjazmu pana posła Carswella nie podziela już lider liberalnych demokratów Tim Farron, liberalnych demokratów partii proeuropejskiej, troszkę zdziesiątkowanej po ostatnich wyborach, ale ciągle w Izbie Gmin obecnej. Tim Farron zaapelował o kolejne referendum w sprawie Brexitu, tym razem już na końcu, kiedy będziemy wiedzieli, jak dokładnie będzie wyglądać umowa w sprawie opuszczania Unii. On mówi, że Brytyjczycy nie chcą opuszczać wspólnego rynku, a że decyzja, by to zrobić, ze strony Theresy May jest kradzieżą demokracji. Jeszcze ostrzej mówi Nicola Sturgeon, nazywa tę decyzję katastrofalną, no i powtórzyła dziś, że ta decyzja przybliża kraj do kolejnego referendum w sprawie niepodległości Szkocji, ponieważ mówi, że Szkoci są za Unią Europejską i z całą pewnością nie dadzą się wyciągnąć ze wspólnego rynku. Słowem o Brexicie wiemy więcej, choć jeszcze nie wszystko, no ale to wcale nie oznacza, że przyszłość Wielkiej Brytanii i że przyszłość Europy jest jasna. Powiedziałbym, że dopiero się zacznie. Kolejna ważna scena tego całego przedstawienia pod koniec marca, to wtedy premier May uruchomi czerwony guzik z napisem artykuł 50 Traktatu Lizbońskiego. Z Londynu mówił Adam Dąbrowski. Bardzo dziękuję za relację. A premier Beata Szydło uważa, że relacje między Unią Europejską a Wielką Brytanią po Brexicie powinny być oparte na partnerstwie i równych zasadach. Szefowa rządu powiedziała, że dla niej najważniejsza jest kwestia zagwarantowania praw dla polskich obywateli. Na pewno. Dla nas wszystkich istotne jest to, ażeby Wielka Brytania i Unia Europejska ze sobą mogły współpracować. Dla Polski, ażeby współpraca pomiędzy Wielką Brytanią a Polską, współpraca i gospodarcza, i w zakresie bezpieczeństwa nadal była tak dobra jak do tej pory. Premier Szydło zapewniła, że Wielka Brytania pozostaje dla Polski ważnym partnerem. Ukraina ma dowody, że Wiktor Janukowycz dopuścił się zdrady państwa. Były prezydent miał poprosić Rosję o wprowadzenie przez nią wojsk. Potwierdzający to dokument Ukraina otrzymała od ONZ. O dowodach na zdradę Ukrainy, której miał dopuścić się eks-prezydent, poinformował prokurator generalny Jurij Łucenko. Dokument to fotokopia oświadczenia Wiktora Janukowycza, w którym zwraca się on z prośbą o wprowadzenie wojsk Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy. Fotokopia dokumentu została przekazana przez sekretariat ONZ stałemu przedstawicielstwu Ukrainy przy Organizacji Narodów Zjednoczonych. Dokument z podpisem Janukowycza datowany jest na 1 marca 2015 roku. Stara sztuczka, że komuś telefon gdzieś tak jakby ktoś zostawił czy zginął. Wciąż żebracy mają ten sposób na kompilowanie, ten trik. Albo że okulary pokazują, że ktoś coś nie dowidzi, czy widzi, czy za bardzo, że widzi. Liczbę 3 też prezentują, manipulują tą liczbą.
jest do czynienia z tym. Także, proszę Państwa, strasznie wielka ciemnota. Oczywiście Moherowa Warszawa pomiędzy Białymstokiem, Poznaniem Gdańskim i Krakowem, Pałac Kultury Stalina i Lenina ateistyczny, Boga zero, a wiary mniej niż zero. W Kieleckiej katedrze pomysł zorganizowania Dnia Judaizmu pojawił się w Polsce, mówił w Polskim Radiu 24 ksiądz Krzysztof Ołdakowski z Naczelnej Redakcji Programów Katolickich Polskiego Radia. Podobny dzień jest obchodzony w Italii, też w Austrii, w Holandii, w Szwajcarii, ale my tutaj byliśmy pierwsi, jeśli chodzi o ten pomysł. Przede wszystkim celem obchodów Dnia Judaizmu jest rozwój dialogu chrześcijańsko-żydowskiego. Na pewno przy tej okazji pojawia się taka sposobność do pogłębienia świadomości chrześcijan o swoich początkach, które poprzedziły przyjście Chrystusa. Początków dawno nie ma, to zmienione, człowieku, puknij się w łeb. Na jego życie, działalność, nauczanie. Chrystianizmu nie ma, a nominalne chrześcijaństwo stało toczką pogańską. No co to jest? To nie jest Chrystus, niestety. Co roku Izraela, Kościół Izrael odstąpił od Jahwy, Izrael grzeszył, Izraela się powołuje. Obchody Dnia Judaizmu, oprócz tych obchodów centralnych, jak teraz, z udziałem również gości zagranicznych, bo jest i Abraham Skurka, przyjaciel papieża Franciszka z Buenos Aires, i oni uczestniczą w tych centralnych obchodach. Że przyjaciel to tylko sztuczka diabła. Jest bardzo wiele inicjatyw. W każdym większym mieście obchodzony jest Dzień Judaizmu. On naprawdę zmienia świadomość. To są spotkania, to są modlitwy, to są różne sesje naukowe. Także mi się wydaje, że naprawdę ten wyjątkowy dzień przyczynił się bardzo do zmiany świadomości. Rozmowy i komentarze znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.polskieradio24.pl. Informacje dnia w skrócie. Przed mikrofonem Robert Kapka. Polscy piłkarze ręczni pokonali Japonię 26-25 w czwartej kolejce grupy A Mistrzostw Świata we Francji. To pierwsze zwycięstwo biało-czerwonych w turnieju. Polacy, którzy już wcześniej stracili szansę na awans do 1/8 finału, zajmą piąte miejsce w grupie i po zakończeniu tej fazy rozgrywek walczyć będą w Pucharze Prezydenta o miejsca od 17 do 20. Po wczorajszych meczach 12 drużyn jest pewnych gry w 1/8 finału. Awans zapewniły sobie gospodarz turnieju Francja, Norwegia, Rosja, Brazylia z grupy A, Słowenia, Hiszpania i Macedonia z grupy B, Niemcy i Chorwacja z grupy C oraz Dania, Szwecja i Katar z grupy D. Rosaradom przegrała na wyjeździe z francuskim zespołem ASVEL Lyon Villeurbanne 67-87 w 13 kolejce grupy C koszykarskiej Ligi Mistrzów. ASVEL prowadzi w grupie z dorobkiem 23 punktów. Rosa zajmuje